Dzień dobry. Nazywam się Marta Florkiewicz Borkowska. Drodzy nauczyciele i drogie nauczycielki, koleżanki i koledzy. Już od tygodni jesteśmy postawieni w sytuacji trudnej dla całego społeczeństwa. Dodatkowo my, dodatkowo nam zamknięto szkoły. Siedzimy w domu, jesteśmy w izolacji. To sytuacja trudna zarówno dla nas, nauczycieli, jak również dla naszych uczniów, ale także ich rodziców. Od ponad tygodnia, praktycznie rzecz biorąc, według rozporządzenia ministra edukacji, przeszliśmy na nauczanie zdalne. Nigdy wcześniej nie braliśmy udziału w takim nauczaniu na taką skalę, czy mniejszą, czy większą. Nikt też nas nie pytał się o zdanie we wdrażaniu tego. Zostaliśmy po prostu rzuceni na głęboką wodę. Te ostatnie kilkanaście dni pokazało nam, z czego możemy korzystać, co możemy robić, jakie są braki, jakie również są możliwości. Z pewnością mieliście okazję doświadczyć wysypu narzędzi, aplikacji, propozycji, platform. Być może trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Być może są wśród nas nauczyciele, którzy są bardziej rozwinięci technologicznie, ale również tacy, którzy Nigdy wcześniej w swojej pracy nie musieli wykorzystywać technologii. Wszyscy teraz stoimy przed faktem nauczania online. Również w ten sposób należy patrzeć na naszych uczniów, którzy też nie są, nie byli przyzwyczajeni do takich form edukacji. Dodatkowo rodzice, którzy również muszą siedzieć w domu i również e, pracują zdalnie. Dlatego ważne jest, abyśmy byli spokojni, mimo wszystko, abyśmy byli cierpliwi, abyśmy wiedzieli i zdawali sobie z tego sprawę, że obecnie najlepszym naszym narzędziem jest rozsądek i serce. Zaplanujmy nasze działania długofalowo. Zaplanujmy w taki sposób, aby podejść do tego rozsądnie i empatycznie. Abyśmy w tym wszystkim postawili na relacje, na budowanie mostów pomiędzy nami, uczniami i rodzicami, na być może tworzenie nowych, pozytywnych sytuacji w całym tym szaleństwie. Skupmy się na formułowaniu takich działań, które dadzą naszym uczniom kawałki normalności w tym nienormalnym świecie. Dbajmy w tym wszystkim również o siebie, bo my jesteśmy ważni. Nie szalejcie z narzędziami, nie szalejmy z narzędziami, nie zasypujmy naszych uczniów aplikacjami i platformami. Testujmy jedno narzędzie krok po kroku, odkrywając jego nowe funkcje. Spróbujmy namówić uczniów, abyśmy traktowali to jako przygodę, wspólne poznawanie nowego narzędzia, co później wspólnie będziemy razem przeżywać. Dbajmy o siebie. Dbajmy o spokój w nasz wewnętrzny. Dbajmy również o nasze samopoczucie. Wysypiajmy się. Dbajmy o to, żeby zapewnić sobie odpowiednią ilość, ilość snu. Nie zapominajmy o systematycznym jedzeniu posiłków. Odłączmy się od internetu, odłączmy się od sprzętu, jeśli tylko czujemy, że już przesadziliśmy. To jest bardzo ważne, ponieważ przed nami długi jeszcze czas tej izolacji i tego uczenia zdalnego. Musimy mierzyć nasze siły na zamiary, a przede wszystkim pamiętać o tym, co powiedziałam że najważniejszym narzędziem jest nasz rozum i nasze serce. Wspierajmy się, rozmawiajmy ze sobą, kontaktujmy się ze sobą. Razem damy radę.